moi drodzy, w kolejnym mierzonym plus size haul. Już pewnie widzieliście mnie w takiej odsłonie, ale dzisiaj nagrywam dwa plus size haule. Nie wiem, w jakim odstępie czasowym one się pojawią, ale podejrzewam, że ten, który nagrywałam przed tym, już raczej widzieliście, więc zostawię wam linka w karcie do niego, tylko nigdy nie wiem, po której stronie, ale wydaje mi się, że po tej. Dzisiaj mamy jeden z waszych ulubionych typów, czyli haul mierzony z Bonprix. Ja raz na jakiś czas robię tam zamówienia. Tym razem było to zamówienie w ramach kodu, który dostałam. Natomiast o tym zawsze informacje macie na dole, czy coś dostałam, czy to jest płatne lokowanie. Wszystko jest na dole, więc polecam tam zaglądać, jeżeli was to interesuje, robię wam to jakąś różnicę. Mnie żadnej. Zacznijmy od tego, co mam na sobie. Jak wiecie, w tym roku mam obsesję na punkcie koszulek i kupiłam ich multum i kocham koszulki. Najwięcej mam chyba z C&A. Natomiast ta wpadła mi w oko właśnie, jak przeglądałam sobie stronę, i to jest taka zwykła, prosta koszulka, jasna. Taka złamana biel. Ona jest biała, ale nie taka nie do końca. Cała w serduszka, ma takie mini rękawki. Jest dosyć długa i w 100% z tego, co pamiętam, jest z bawełny. Ja ją kupiłam, ponieważ jeszcze takiego wzoru serduszka nie mam. Mam milion podobnych, bo mam całuski chyba i truskawki mam, ale serduszek nie. Jednak wiecie, połączenie białego z czerwonym to jest zawsze dobre połączenie. No i ta dodatkowo ona kosztowała chyba około 25 zł, więc naprawdę żadne pieniądze. No i mam wrażenie, że jakość jest nieco lepsza od tych koszulek z zeszłego roku, bo te koszulki z zeszłego roku po kilku praniach robią się takie bardzo szorstkie. Ta jest dużo milsza i mam nadzieję, że taka właśnie zostanie. Druga rzecz, która jest mega poświęceniem, że ja ją teraz pokazuję w ogóle, bo jest 30 stopni ponad, a ja właśnie założyłam dla was grubą jeansową kurtkę. Już od dawna chodziła za mną właśnie biała jeansowa kurtka i zobaczyłam tę na Bonprixie. Nie była jakoś bardzo droga, bo wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to ona kosztuje około 140 zł. No i jest śnieżno-biała. Ja wiem, że ona tak długo nie zostanie, ale no cóż. Podoba mi się to, że ona jest taka bardziej dopasowana. Większość kurtek, które mam, są takie typu raczej oversize i są bardzo luźne, natomiast ta jest zdecydowanie dopasowana. Ja mam rozmiar 50, rękawki są dosyć długie, ale bardzo przyjemne. Myślę, że mogłabym się w niej zapiąć, ale ja się raczej w kurtkach jeansowych nie zapinam, więc nie ma takiej potrzeby. Niemniej jednak, gdybyście jednak miały taką potrzebę, a macie podobny rozmiar do mnie, to lepiej weźcie 52, jeżeli jest dostępny, bo w tym no, będzie raczej słabo. Ona jest, ma jednak tą rozmiarówkę, wydaje mi się, troszeczkę zaniżoną. Niemniej jednak kurtka podoba mi się bardzo, tylko że bardzo już chcę ją ściągnąć, bo czuję, jak po czole płynie mi kropla potu. Wiem, że to było obrzydliwe, ale taki mamy klimat. I teraz możemy przejść do pierwszej kiecki. Będą dzisiaj dwie. Ta sukienka już od razu na stronie mi się bardzo spodobała, dlatego że ona ma taki bananowo-żółty kolor, delikatny, kwiecisty wzór. Nie jest tutaj jakaś bardzo rozgongolona, aczkolwiek wydaje mi się, że ten dekolt nie jest jakiś taki bardzo powiększający, jeżeli chodzi o biust. Niektórzy wiem, że mają z tym problem. Mnie to tam jest wszystko jedno, ale wiem, że niektóre z was zwracają na to uwagę. Ma genialny skład, bo to jest 100% wiskozy, co widać, bo się gniecie jak nie powiem co. A już to mówiłam w poprzednim plus size haulu, dzisiaj jest ponad 30 stopni, jakbym jeszcze odpaliła żelazko, nie zobaczylibyście mnie. Chyba cały tłuszcz by mi się wytopił, nie jest taki rozwiązań. Pomijmy moje dygresje. Ona ma taki kształt podkreślający talię, zdecydowanie tutaj mamy węższe miejsce i ona się rozchodzi troszeczkę na dole, ale nie jest taka bardzo, wiecie, pływająca i flowy, zresztą to wam zaraz pokażę. Tutaj mamy jeszcze pasek. Ja go akurat założyłam do tyłu, ale jeżeli chcecie, to chyba też możecie nosić go z przodu, to wszystko zależy od waszych preferencji. Rękawki są takie sam raz, one mają taką ciekawą formę, dlatego że one tutaj się kończą, one nie są proste, tylko właśnie takie bardziej, powiedziałabym, półokrągłe, ale są rozkloszowane delikatnie, więc są bardzo wygodne i mają odpowiednią długość, która wydaje mi się, że wygląda bardzo, bardzo dobrze, więc teraz zejdźmy sobie do niższego kadru, abyście mogli zobaczyć długość całej kiecki i tą jej dolną formę. Już się oddalam. Ja mam tą sukienkę w rozmiarze 48 i ona jest taka, jak widzicie, tuż za kolanko. To jest taka moja długość, taka długość, którą ja bardzo, bardzo lubię. I miałam troszeczkę wątpliwość co do tej kiecki. Cały czas się trochę zastanawiam, czy jej nie odesłać.
ale chyba ją jednak zostawię, bo wydaje mi się, że na takie dni jak dzisiaj to ona będzie idealna, bo ten materiał ma naprawdę bardzo przyjemny, no i długość jest fajna, no generalnie bardzo mi się podoba, tak więc ona kosztowała około 100 zł z tego co ja pamiętam, 109, 110, coś w ten deseń, więc nie ma tragedii, wydaje mi się, że jest spoko i wydaje mi się też, że była jakaś inna wersja kolorystyczna, to nie zawsze się na Bonprixie zdarza, czasami niektóre ciuchy są tylko w jednej wersji, ale ta wydaje mi się, że była też w jakiejś innej, co najmniej jednej, tak więc zobaczcie sobie, jak zawsze linki macie wszystkie na dole w opisie. Nie mam pojęcia, co ten taniec na koniec miał oznaczać, ale udawajcie, że go nie widzicie. Druga sukienka, druga z wiskozy, co widać po stanie pomięcia. Ona ma 95% wiskozy i 5% elastanu. Spodobała mi się dlatego, że ma jedną z tych moich ulubionych form, czyli ma tutaj gumeczkę, przez to ta górna część sukienki się tak fajnie bluzuje, a reszta jest taka dosyć codzienna i casualowa. Tutaj dodatkowo w pasie oprócz tej gumki mamy też sznurek, który możemy sobie bardziej ściągnąć i przywiązać. Mamy kieszenie, mamy wspaniały czerwony kwiatowy wzór, tam też była chyba inne wersje. Tak samo jak przy tamtej, przy tej też były inne wersje, no ale w porównaniu z tamtą żółtą moim zdaniem ta sukienka jest dużo bardziej codzienna. Ona jednak mimo wszystko, no jakby była taka skala codzienności sukienki, to ta by była bliżej dziesiątki niż tamta żółta, bo może tamta żółta jakoś super, hiper elegancka też nie jest, prawda? Obie do konwersów się nadają. To, co mi się podoba w tej sukience, a co zaraz Wam pokażę, to jest jej dół, który jest dosyć prosty, ale ma takie bardzo fajne dwa rozpierdaki po bokach, które sprawiają, że ta sukienka ma taką zabawową, powiedziałabym, formę. No i mega mi się spodobała, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jak widzicie, to zamówienie jest prawie w 100%. Super, ale to dlaczego mówię prawie, to okaże się niedługo, bo przejdziemy do tej najważniejszej rzeczy, czyli do butów. Dobra, bo już gadam nie o tym, o czym powinnam. Zjeżdżamy na dół i pokazuję Wam, jak wygląda ta sukienka na dole. Tutaj mamy dół tej sukienki. Tak jak Wam mówiłam, ona tutaj z boku ma takie rozcięcia z jednej i z drugiej strony, więc tak na dobrą sprawę można ją sobie włożyć tak. Nie, no tak nie będę jej nosić. Ale bardzo mi się tutaj właśnie te rozpierdaczki spodobały, no bo umówmy się, gdyby ona miała taką prostą formę i tę długość, no to nie byłoby to aż tak wygodne, gdyby tych rozpięci nie było. Mamy tutaj zdecydowanie większą swobodę ruchu, no i kieszonki, które ja uwielbiam. No zobaczcie, no naprawdę fajna jest ta kiecka. Ona też mi się wydaje, że kosztowała około 100, ale nie pamiętam już teraz dokładnie, tak więc ceny macie zawsze, ceny nie, ale linki macie zawsze na dole, bo tam ceny na Bonprixie bardzo mocno zmieniają, więc to, co ja Wam mówię, może być w danym momencie już nieaktualne, więc najlepiej sprawdzać po prostu linki, które zostawiam. Fajne, prawda? Na taki upałek dzisiaj rewelacja, naprawdę bardzo dobra kiecka, chyba właśnie ją dzisiaj założę, jak będę wychodzić, załatwiać sprawy. No i teraz zgodnie z zapowiedzią przejdziemy do butów. Pierwszy raz postanowiłam zamówić buty na Bonprixie. I tak nie do końca wiedziałam, czy słusznie robię. Zakupy okazały się udane połowicznie. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Nie ma totalnej tragedii. Nie ma tak mieszkać przy ruchliwej ulicy. Nie ma totalnej tragedii, no ale jednak jest małe rozczarowanie i jedną z tych par butów będę musiała odesłać i jest to niestety ta para. To są takie niziutkie, no około 5-centymetrowe czułenka z zaostrzonym czubkiem i takie dosyć, to nie jest chyba zamsz, no ale coś takiego podobnego. One są z tej linii Selection Premium i one były trochę przecenione, bo one chyba kosztowały około 130 zł w momencie, jak ja je zamawiałam, z tego co pamiętam. Wzięłam rozmiar 40 i jak je założyłam za pierwszy razem, to mówię, o, troszeczkę są za duże, ale potem mówię, a, pewnie i tak włożę wkładkę, żeby mnie nie obcierały, to akurat nie będzie problem, zawsze ta wkładka delikatnie tego buta pomniejsza. Niemniej jednak, przeszłam się w nich po domu i ten obcas, pomimo że jest niski, jest tak niestabilny. Ja też mam ciężki chód. Mnie się w szpilkach chodzi ciężko, dlatego ja w wysokich butach, szpilkach w ogóle, nie chodzę. Jeszcze klocki to tam jako tako. Ale tutaj po prostu noga mi się gibie na boki. Pewnie nie będę Wam w stanie tego zademonstrować, ale jednak mimo wszystko
Zaraz zobaczycie je na nogach, żebyście mogli sami ocenić. One wyglądają pięknie na stopie. One naprawdę są takie, jak ja bym chciała, no ale wiem, że nie będę w nich chodzić, bo po prostu prędzej sobie kostkę skręcę. Mam nadzieję, że ten kadr nie będzie zły, ale już nawet teraz, jak je zakładam, to czuję, jak bardzo one są niestabilne. Zmieniłam jednak trochę kadr, bo tamten mi się nie podobał. One, jak widzicie, wyglądają całkiem ładnie. No, jest tu luz, bo jest, ale tak jak mówię, wkładki załatwiłyby sprawę. Jednak wkładki nie załatwią sprawy tego, że jak widzicie, one się, no jak dla mnie, zbyt mocno chyboczą. Ja wiem, że wy możecie teraz powiedzieć, że to jest moja wina, bo ja specjalnie nimi tak wyginam, no ale nie czujecie tego luzu, który ja czuję w tym obcasie, może tak. Tak to one są bardzo ładne. Jak widzicie, wyglądają naprawdę bardzo zgrabnie i bardzo chętnie bym je zostawiła, gdyby nie to, że po prostu ja sobie w nich skręcę kostkę, jeżeli będę w nich chodzić. No i drugie buty, to już jest hit. Jak widzicie, szłam tym razem w nudziakowe klimaty z czubem. Już od dłuższego czasu, znaczy odkąd kupiłam te czarne baleriny w Deichmannie z kolekcji Julii Wieniawy, chciałam jeszcze mieć do kompletu balerinki nude. Tamte występowały w wersji nude, ale jakoś tak nie udało mi się jej upolować. Potem próbowałam kupić balerinki w H&M-ie, co prawda z okrągłym noskiem, ale właśnie nude. Jednak no, przyniosłam je do domu i stwierdziłam, że jednak to jest nie to. No i zobaczyłam te właśnie na Bonprixie. One kosztowały 30 zł? Tak mi się wydaje. Mam je też w rozmiarze 40 i one są zrobione z jakiegoś takiego płótna. Nie wiem, no to jest bardzo mięciutki materiał, są tak wygodne. W nich jest jak w kapciach, po prostu ja jestem tak z nich zadowolona. Pięknie wyglądają na stopie, co zresztą zaraz wam pokażę, więc serdecznie wam polecam. Jeżeli szukacie prostych balerynek, no czy one nie do końca są takie proste, bo tutaj taka kardunia, jakieś tam wiązanie, supeł jest, ale mimo wszystko wydaje mi się, że są naprawdę bardzo klasyczne i pięknie będą wyglądały zarówno do jeansów, jak i do sukienek, tak więc ja polecam. A teraz patrzcie, jak wyglądają. I drugie buty, które są dosłownie jak kapcie. Widzicie? One wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Moim zdaniem są, no są mega wygodne, nie spadają ze stopy. Dodatkowo, ponieważ to jest kolor nude, no to nam troszeczkę te nogi wydłużają i też ten czubek też troszeczkę nogi wydłuża. No mnie się podobają bardzo, naprawdę serdecznie wam polecam, bo cały czas szukałam właśnie idealnych balerinek nude i je znalazłam na Bonprixie, o dziwo, robiąc eksperyment z zamawianiem butów. No i na koniec taki mały bonus, czyli pasek. Jak robiłam haul z Karko, mój poprzedni, to pokazywałam wam nerkę, która właśnie ma szlufki, ale nie ma paska, a ja nie miałam paska, który byłby odpowiedni szerokością i byłby gładki, więc jak zobaczyłam ten, to stwierdziłam, że będzie idealny. Co prawda on jest troszeczkę węższy niż ja się spodziewałam, ale przymierzałam go już do tej nerki, wygląda naprawdę bardzo fajnie i też kosztował chyba 25 zł, no niedużo w każdym razie, ja już go nosiłam. On, mam go w tym rozmiarze 110, więc on do tej nerki jest akurat taki w sam raz. Do spodni, no to musiałabym się zapinać na ostatnią dziurkę, tak więc tutaj z tym rozmiarem to tak nie do końca, ale ja go właśnie wzięłam głównie do tej nerki. Tak więc to jest mój ostatni zakup z dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dostępny na stronie, bo jest naprawdę tani i bardzo fajny. Dobrze, moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszego Bonprix hola mierzonego. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że ja zawsze zostawiam wam linki do wszystkiego na dole. Nie zawsze, co prawda, są tam rozmiary, ale jeżeli coś wam interesuje, to pytajcie. Ja staram się odpowiadać na wszystko to, o czym nie mówiłam w filmie, bo jeżeli o czymś w filmie mówiłam, no to mówiłam, tak? Na dole w opisie znajdziecie również namiary na moje media społecznościowe. Serdecznie zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jestem najczęściej i tam jest dużo Domki, która tutaj już widzę, że zniecierpliwiona stoi pod statywem, chyba zrobiła się głodna. I na koniec tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to serdecznie zachęcam do subskrypcji i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!